Cześć, dziś ten wyczekiwany, ale wyjątkowy dzień, w którym poznamy nowych stypendystów Funduszu Stypendialnego Skok w Marzenia. Wspierają nas dwie wyjątkowe instytucje. Polska Agencja Antydopingowa, która jest organizatorem biegu Biegam z czystą przyjemnością. I to właśnie opłaty startowe z tego biegu zostaną przekazane na nasz Fundusz Stypendialny. Oraz Fundacja Phoenix, która od lat wspiera rozwój sportowców na całym świecie. Podziękowania przede wszystkim kieruję do Was, drodzy kandydaci na stypendystów. Dziękuję za to, że podjęliście decyzję o złożeniu wniosków. Dziękuję za odwagę opowiedzenia swoich historii. Wiem, że dla wielu z Was wymagało to przekroczenia kolejnej granicy, ale to też kolejny krok w Waszym rozwoju. Należą też się Wam wyjaśnienia, dlaczego weryfikacja i wybór nowych stypendystów przedłużało się. Przede wszystkim dlatego, że wpłynęła rekordowa liczba zgłoszeń. Wpłynęło prawie 300 wniosków, stąd sama weryfikacja tych wniosków trwała bardzo długo, ale też daliśmy Wam szansę na uzupełnienie wniosków. Część z Was skorzystała z tej szansy, niestety część z Was do dziś nie odpowiedziała na nasze zapytania, stąd też ich wnioski nie mogły być ocenione. Wasze wnioski to piękne historie, piękne motywacje, piękne powody, dla których uprawiacie sport, ale też piękne powody, dla których chcieliście zostać stypendystami naszego funduszu. I to jest dla nas często ważniejsze niż sam wynik. Doceniamy też determinację i konsekwencje. Wielu z Was składa wniosek po raz kolejny. Ale przejdźmy teraz do tego, co Was najbardziej interesuje. Stypendystami 7. edycji Funduszu Stypendialnego Skok w Marzenia Fundacji Moniki Pyrek zostają Anastazja Kuś, lekkoatletyka, 400 metrów. Łukasz Kuczyński, short track. Emilia Kusy, lekkoatletyka, skokotyczce. Maria Łukaszewicz, skoki do wody. Jan Samborski, squash. Julia Sereda, taekwondo. Nikola Seremak, kolarstwo. Maja Słodzińska, lekkoatletyka, skok wzwyż. Katarzyna Szperkiewicz, kajakarstwo. Hubert Trościanka, lekkoatletyka, 10-obój. Ogromne gratulacje. Witajcie w gronie stypendystów, ale jeszcze raz gratuluję wszystkim kandydatom na stypendystów. Wielu z Was złożyło wniosek po raz pierwszy, dlatego już zapraszam Was do kolejnego naboru. Walczcie o swoje marzenia i nie poddawajcie się. Powodzenia!